Zapraszamy do pokoju stołowego. Ta-da! Piąty odcinek pokoju stołowego. Witają serdecznie. Natalia Bąk. I Marcin Cisowski, a naszym gościem jest trener Dartomu Bogori Grodzisk Mazowiecki, Tomasz Redziński. Tomku, witamy Cię. Dzień dobry, cześć Wam. Oczywiście nie będziemy ukrywać, że z Tomkiem znamy się od dawna, więc generalnie często mówimy panie trenerze, ale też znamy się, że tak powiem, prywatnie, często rozmawiamy między meczami, więc chyba będziemy mówić tak jak tradycyjnie, czyli po imieniu. No chyba najlepiej tak jest. Tym bardziej, że zaprosiliśmy Cię do pokoju stołowego. Tomku, zaczynamy od spraw bieżących, bo umówmy się, to jest generalnie dobry sezon dla polskich drużyn w europejskich pucharach. Twój zespół, Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki, zakończył udział na półfinale. Jak mógłbyś ocenić już teraz, patrząc z dystansu, patrząc na to, co się działo właśnie w tym sezonie pucharowym, jak mógłbyś ocenić występ zespołu? No, liczyliśmy na więcej. Chcieliśmy osiągnąć finał rozgrywek Pucharu Europy, ale zanim w ogóle dotarliśmy do Pucharu Europy, to jeszcze mierzyliśmy się z silnymi zespołami w Lidze Mistrzów. Wygraliśmy 3-1 na wyjeździe z Chawlickim Brodem. U siebie przegraliśmy 3-2, ale to dawało nam drugie miejsce w grupie, bo Borussia Düsseldorf wygrała wszystkie mecze przeciwko nam oraz przeciwko Czechom. W związku z tym ta różnica jednej gry dała nam awans do Pucharu Europy. No i znając nasz potencjał sportowy, też finansowy, uznaliśmy, że wygranie Pucharu Europy to jest coś, co leży w naszym zasięgu. Natomiast patrząc na siłę pierwszych czterech drużyn Ligi Mistrzów, czyli tych faworytów, jak Düsseldorf, jak Saarbrücken, jak Ulm, przecież z Linią Dżu, z Moregardem, z Owczarowem, założyliśmy, że byłoby świetnie, gdybyśmy pokonali Düsseldorf, który wylosowaliśmy w grupie. No ale jednak szanse są po stronie rywala. No ale pierwszy mecz naszych zespołów w naszej hali, no, byliśmy bliski niespodzianki, ponieważ prowadziliśmy 2-1, co dawało nam szansę nawet na wygranie meczu. No ale ostatnie dwie gry, Kalberga z Miłoszem oraz Bola z Michałem Gawlasem, to 3-0 dla zawodników gości ze zwycięstwem z Grodziska wyjechali goście z Niemiec. Natomiast myślę, że mecz był bardzo ciekawy, emocjonujący i na długo pozostanie w pamięci naszych kibiców, tych, którzy widzieli fascynujące gry Miłosza z Timo Bolem oraz Ciudanga z Panosem. No i wygrane przez naszych zawodników, więc to było niesamowite, wspaniałe przeżycie i to był taki najjaśniejszy punkt tych tegorocznej edycji Pucharów. No to tak, bo rozumiem, że ci, którzy śledzili Puchar Europy, to już wiedzą później, jak to się rozgrywało, ale faktycznie wspomniałeś o tej wygranej Miłosza z Timo Bolem. No wiadomo, że to taka głośna sprawa medialna dla taty, to też i trenera zarazem, to też na pewno duma, kiedy wiadomo, młody zawodnik jednak pokonuje wielokrotnego mistrza Europy. Ja tak przeżywałem te pewne déjà vu, bo pamiętam doskonale, jak po raz pierwszy z Timo Bolem grał Robert Floras, też zawodnik, z którym pracowałem od wieku kadeta, potem cały okres juniora. No i jako chyba 19-latek albo 20-latek właśnie w Lidze Mistrzów w Düsseldorfie grał przeciwko Bolowi i miał set Bola w pierwszym secie. I to są takie momenty, kiedy czułem, że no, żeśmy zrobili kawał dobrej pracy, ale tę końcówkę wygrał Bol i potem dwa następne sety również, ale to też ta gra Roberta pokazała, że Robert wie, o co chodzi, że ma odpowiedzi na zagrania Bola, że trzeba tylko te kombinacje jeszcze dopracować, jest co doskonalić, ale że wie w jaki sposób się zachować przy stole i serwując, i atakując, i odbierając serwis, grając kontratak albo blok kontratak. I to już była taka pewnego rodzaju też wskazówka, że
no, coś dobrego zrobiliśmy, ale trzeba iść dalej. Natomiast no, dekadę później kolejne pokolenie wychowanków naszych w Bogorii, bo tym razem następny junior Miłosz Redzimski. No i podobna sytuacja, chociaż no, dekadę później Bol nie jest w tej swojej już takiej najlepszej formie na świecie, chociaż w takiej formie życiowej, jakiej był jeszcze dekadę temu, chociaż no, warto przypomnieć, że w 2021 roku w Houston zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata. No to chyba taki słaby to znowu nie jest. No i Miłosz jeszcze lepiej przygotowany do tej gry pod względem technicznym i taktycznym, jak Robert wiele lat wcześniej. No i to jest też pewnego rodzaju wskazówka i też taka satysfakcja, że znowu zrobiliśmy pewną dobrą pracę, ale tym razem trzeba przemyśleć to, co jest, co trzeba zrobić, tak żeby też kariera sportowa Miłosza potoczyła się też troszeczkę inaczej niż Roberta, czyli żeby Miłosz znacząco dalej doszedł niż Robert i Paweł Fertikowski, bo to było dwóch takich juniorów, z którymi wtedy pracowałem w Grodzisku. No i no więc, ale ogromne przeżycie. Patrząc, jak Miłosz przejmuje inicjatywę, jak dominuje przy stole i też jak w trzecim secie jest set ball dla Bola, on gra długie przebicie, blok, blok, blok i kontra, forehand i wyrównuje i potem w świetnym stylu wygrywa dwie kolejne piłki i czwartego seta to już właściwie dominuje od samego początku, no to wspaniale się to ogląda. A czy pamięta trener może jakąś zmianę? Coś się zmieniło, jeżeli chodzi o Miłosza? O Miłosza, nie wiem, podejście do tenisa, do treningów, do kolejnych spotkań właśnie po tym pojedynku z Bolem? Jakieś takie, coś takiego się wydarzyło istotnego wtedy? Pamiętam, że zaraz przed następną grą, myślę, że on był tak oszołomiony tym i sam zdumiony troszeczkę, co się stało, że bardzo trudno było mu wrócić do koncentracji i mobilizacji do gry z Kalbergiem. Kalberg już grał szybciej, zmienniej, agresywnie i to było takie zderzenie z rzeczywistością, bardzo, bardzo bolesne, bo jeszcze godzinę wcześniej no, fantastyczny nastrój i wygrana z mistrzem, a teraz takie baty od Kalberga od razu, czyli taki kubeł zimnej wody. Generalnie myślę, że to są przełomy. Takie gry to są przełomy dotyczące tego, że zawodnik poznaje swój, zaczyna odkrywać swój potencjał, swoje możliwości. Myślę, że to, że ten kubeł zimnej wody wylany na głowę Miłosza przez Kalberga również był bardzo cenną taką lekcją. To daje od razu do myślenia, no to co trzeba zrobić, żeby się przygotować do gry następnym razem przeciwko zawodnikowi, który gra znacznie szybciej i bardziej agresywnie. Natomiast generalnie myślę, że tak, że Miłosz doświadczył w ciele i tak fizycznie gry z czołowym zawodnikiem na świecie, skutecznej gry, i to jest kolejny krok w odkrywaniu swojego potencjału i swoich możliwości. To jest bardzo cenne. A między wami jest więcej rozmów linii tata i syn, czy zawodnik-trener? Zawodnik-trener, i to jest niekorzystne, i pracuję nad tym, zmieniam to. No właśnie, bo tak chciałam o ten wątek zapytać i właściwie go pociągnąć trochę, pociągnąć trenera za język, bo Miłosza znamy nie tak do końca prywatnie my, ponieważ jesteśmy troszkę starsi jednak już od Miłosza, niestety, ten czas szybko mija. Chciałabym podpytać o to, jakim Miłosz właśnie zawodnikiem jest. Czy to jest taki typ bardzo pracowity, który nie wychodzi z hali, no bo wiemy, że mega wcześnie zaczął grać, tak? Dzięki no, tacie swojemu, czyli trenerowi. Czy tam jest w ogóle jakaś przestrzeń na jakieś inne życie, takie spokojniejsze poza tenisem? Czy to, że tak wcześnie zaczął i że ma tatę trenera, sprawiło, że jest właściwie tylko tenis i nic poza tym? On zaczął grać w tenisa stołowego bardziej dzięki mamie niż tacie, bo w tym czasie, kiedy Miłosz był malutki, to mnie właściwie prawie nie było w domu. Bardzo dużo zawodów i zawodów krajowych, zawody międzynarodowe, Liga Mistrzów, obozy,
Byłem też zapraszany na akcje szkoleniowe kadry narodowej, czy też zawody, czy też zgrupowania. W związku z tym masę czasu spędzałem poza domem, więc pierwszym trenerką Miłosza była mama jego, Karina, siedząc na kanapie, rzucając mu piłkę, a Miłosz biegał z rakietką, bo rakietek to u nas w domu było zawsze sporo, gdzieś tam rakietka zawsze była, więc chwycił rakietkę, no i próbował trafić tą piłkę i odbić ją w taki sposób, żeby z powrotem wróciła do mamy, a jak najczęściej mu się nie udawało, no to biegł po tą piłkę, gdzieś tam wpadła pod jakiś mebel, to tam starał się ją wyciągnąć i oddawał mamie, mama znowu rzuciła ją, znowu starał się trafić i to trwało, no to czasami godzinę, tak, że ona rzucała mu tą piłkę, on niezmordowanie starał się osiągnąć sukces i z ogromną radością tam przyjmował to, że trafił w piłkę i piłkę odbił, trafił i piłka wróciła tam w okolice kanapy, gdzie siedziała mama, więc to tak to się zaczęło, potem dzięki mojej żonie już jeździł na treningi, ponieważ ja znowu byłem nieobecny, więc to żona wzięła na siebie ten obowiązek dowozu Miłosza na treningi. No i tak to się zaczęło dzięki Pawłowi Szelińskiemu, który był jego pierwszym trenerem. Trener, który zorganizował sieć szkółek tenisa stołowego w Grodzisku, który dołączył do nas. No, 10 lat temu, 11, no to Miłosz to był chyba w tej pierwszej grupie, w tym pierwszym naborze właśnie, który Paweł Szeliński zorganizował, a na pewno jednym z pierwszych. No więc Paweł Szeliński, trener, który też się kształcił się, znał dobrze cały proces treningowy, który trzeba zrobić na poziomie wstępnym, czyli fundamentów 1. Obaj znaliśmy program, poznaliśmy się na obozie integralnego tenisa stołowego w Jerzewie, spaliśmy razem w jednym pokoju, na materacach, na podłodze, w szkole, więc tam się poznaliśmy, tam mogłem poobserwować też, jak Paweł Szeliński pracuje, wtedy mieszkał i pracował jeszcze w Warszawie. No, zaproponowaliśmy mu współpracę, rozwinął u nas sieć szkółek, tam trafił Miłosz, mama go dowoziła, trenował z Pawłem Szelińskim, no i tak to się zaczęło. No właśnie, jak jesteśmy przy tej relacji, oczywiście nie będziemy tutaj tego tematu ciągnąć nieskończoność, ale tak narzuca mi się jeszcze jedno pytanie, bo wspominałeś o tym, że częściej są te rozmowy trener-zawodnik niż ojciec-syn, ale moje pytanie jest takie, czy jednak macie oprócz tenisa stołowego coś takiego, co robicie tylko na przykład we dwoje, takie jakieś męskie rozrywki, tak jak niektórzy na przykład mają, nie wiem, łowienie ryb, oczywiście daję tylko przykład. Czy macie coś takiego z Miłoszem, że poza tenisem stołowym to jest wasz świat? Jak był młodszy, to jak jeździliśmy na przykład na wakacje, to masę czasu spędzaliśmy na wspólnych zabawach, w wodzie na przykład, czy w jeziorze, czy w morzu, na plaży, gry, wyścigi, skoki, no berki, rzuty piłkami, no wszystko, co można robić aktywnie, w ruchu. Miłosz jest, w ogóle mamy trójkę dzieci z żoną, więc są dzieci bardzo aktywne. To nie dało się po prostu siedzieć, leżeć na plaży na przykład z nimi, to bez szans, nie? To 5 minut, no to okej, 10, trochę się zagrzeje po wyjściu z wody i już, to pobiegajmy, to zróbmy konkurs skoków, kto dalej skoczy, porzucajmy piłkę, no najróżniejsze rzeczy, biegi na przykład, jeździliśmy też na Orliki z bieżnią i robiliśmy wyścigi. Pierwszy startował Miłosz, mając handicap, no, mógł mieć wtedy 6 lat, może 5 lat. No, startował gdzieś w około 1 trzeciej trasy, może nawet bliżej połowy trasy, kiedy okrążenie miało 200 metrów. No, na 50 kroku, na 50 metrze startowała Lena, mając przed sobą Miłosza. No, ja startowałem z mety. No i sygnał start i wyścig na okrążenie. No i najczęściej zdarzało się tak, że jak już Lena pod koniec trasy albo na 3/4 trasy wyprzedzała Miłosza, to Miłosz wkurzony schodził z bieżni i mówił, ja dalej nie biegnę, a ja biegłem do końca, żeby spróbować Lenę jeszcze przed metą prześcignąć. No i to było dosyć takie częste wyjazdy. No, na przykład też wychodziliśmy często z domu po to, żeby Miłosz, jak miał nadwyżki energii, a nie było możliwości jechać na trening, była zima na przykład, trudno
było pójść pograć w piłkę, to wychodziliśmy na naszym osiedlu przed dom, tam były takie, jest prosta wyasfaltowana droga i robiliśmy sprinty i po prostu ścigaliśmy się do określonego punktu, do drzewa, do znaku, do jakiegoś kamienia i musieliśmy zrobić z takich 10-15 sprintów, żeby Miłosza wymęczyć, mogliśmy wracać do domu, wtedy on wtedy spokojnie mógł tam sobie w pokoju coś się sobie porobić, sam pobawić się, bo inaczej nie, był nie do zniesienia. Więc to są takie były nasze też sposoby spędzania wolnego czasu, ale jak już podrósł troszeczkę, to rówieśnicy są niezastąpieni i to zdecydowanie wygrywają z rodzicami. Rodzice to w ogóle nie chcę mieć z rodzicami nic wspólnego. Tak sobie właśnie myślę w kontekście tego tematu, że tacy rodzice to tak naprawdę skarb, bo pamiętam, przypomniałam sobie, rozmawialiśmy kiedyś na temat tego, jakie dzieci dziś tak naprawdę bawią się w sport, w ten taki bardziej profesjonalny. I pamiętam, rozmawialiśmy podczas któregoś meczu w Grodzisku i wymyśliliśmy, że albo to jest tata WF-ista albo mama, albo rodzice, tak, którzy uprawiali sami kiedyś sport, nawet powiedzmy półprofesjonalnie, ale jednak, albo rodzice, którzy są bardzo aktywni do tej pory, oczywiście amatorsko, bo właściwie innej możliwości chyba nie ma, żeby dzieci dziś zamiast laptopa, telefonu wybrały aktywność fizyczną, szczególnie tenis stołowy, prawda? No właśnie z naszych doświadczeń tutaj grodziskich wynika, że bardzo sprawdza się wizyta w szkole, na przykład podczas wywiadówek wrześniowych, kiedy rodzice przychodzą na te pierwsze lekcje organizacyjne z wychowawcami w pierwszych klasach, no i wejść na taką wywiadówkę, czyli uzyskać zgodę od dyrektora szkoły, od wychowawcy, żeby na 3 minuty wejść i zaprezentować swój pomysł na treningi tenisa stołowego, na lekcje, określić cele, też opowiedzieć o celach, o umiejętnościach, jakie dzieci nabędą poprzez treningi tenisa stołowego, to się sprawdza. Rodzice szukają atrakcyjnych, ciekawych sposobów na aktywne spędzanie czasu przez ich dzieci i szczególnie takich, gdzie dzieci będą mogły rozwinąć swoje, odkryć swoje talenty, poznać siebie, jakie mają silne strony też, jakie mają predyspozycje, żeby to było ciekawe, żeby to było dynamiczne, żeby to było interesujące, żeby to odbywało się w korzystnej atmosferze takiej wzajemnej, czyli w takich relacji życzliwości przez trenera, czyli trenera w stosunku do dzieci. No, myślę, że rodzice szukają takich zajęć, więc oferując taką możliwość, no, trafiamy po prostu w dziesiątkę w oczekiwania, w potrzeby rodziców i to trzeba robić. Jak ja opowiadałem, w jaki sposób, jak na przykład na początku, przez kilka pierwszych lat, jak mieszkałem w Grodzisku i wracałem do Zielonej Góry, opowiadałem z moim znajomym podczas różnych imprez, jak właśnie powinno się robić sport, jak my chcemy w Grodzisku robić sport, jak my to organizujemy, jak te zajęcia powinny wyglądać i że tak chcemy to robić i tak to robimy, no to rodzice zawsze, to można gdzieś to dziecko do was zapisać, co ile jest do tego Grodziska? No 450 km, a to trochę za daleko. A tu w Zielonej gdzieś coś jest? No jest, no w Dżonkowie są zajęcia. No to spróbujemy. No to widać było, że reakcja jest natychmiastowa. Więc myślę, że to jest droga do tego, żeby zachęcić dzieci i rodziców do aktywności. No to jak chcecie robić ten sport? Słuchamy. Ach, no to jest dobry temat. A nie ma pytania? Tam czas może nie wystarczy, bo byśmy mogli doradzić. Właśnie, to jest świetne pytanie. Jak organizować sport? Mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, dlaczego ja jestem w sporcie? Dlaczego w tym sporcie cały czas, dlaczego się sportem zajmuję? Dlaczego to mnie ciągle tak interesuje? Myślę, że sport jest znakomitą okazją i znakomitą taką szansą na uzupełnienie swojej wiedzy i swoich kompetencji w stosunku do tego, co proponuje szkoła. Czyli sport daje, robiony w odpowiedni sposób i tak jak my to robimy i tak jak chcielibyśmy to dalej robić coraz lepiej, to sport ma być procesem, kiedy dziecko poznaje kim jest, czyli jakie to dziecko jest, czy jest szybkie, czy jest zwinne, czy jest bardziej takie pomysłowe, czy bardziej zdyscyplinowane, czy jednak ma więcej fantazji, a mniej dyscypliny. Czy
czy raczej jest silne i wytrzymałe, czy bardziej szybkie i zwinne na przykład. W związku z tym, ucząc się gry w tenisa stołowego, poznaję swoje silne strony. Czyli co jest moim talentem największym? To jest jako ciało, czyli zaczyna uczyć się posługiwać się ciałem. Zaczyna uczyć się tego też, jak to ciało działa. Jak to działa, jak ten ruch działa w ogóle, jak to jest z tą koordynacją, że to poprzez tenis stołowy, naukę gry w tenisa stołowego trzeba skoordynować ruch całego ciała. Na przykład atakując forehandem, praca jest od stóp do palców. Oczywiście na początku to dziecko tych palców nie czuje, ale ręka już przed ramię, cały ruch jest skoordynowany i to musi w jednym momencie wszystko zadziałać tak, żeby ruch był, żeby uderzenie było z odpowiednią jakością, z odpowiednim szybkością, siłą, rotacją w odpowiednie miejsce i tak dalej, i tak dalej. Czyli zaczyna uczyć się posługiwać się swoim ciałem i zaczyna uczyć się, jak te parametry też rozwijać. Jak być bardziej szybkim, zwinnym, jak być bardziej dynamicznym. To jeśli chodzi o ciało. Potem dziecko w kolejnym kroku zaczyna uczyć się tym, że przecież ja to nie jestem samo ciało, tylko ja się też cieszę, denerwuję się, przychodzi napięcie, czyli ten stres związany z zawodami, czyli ja mam też emocje. Są emocje to te takie pozytywne, wspaniałe, radość, satysfakcja, no, taka uciecha, no ale jest napięcie, jest lęk, jest stres, czyli pojawiają się, mamy w sobie te emocje. Uczymy się tymi emocjami też zarządzać, czyli wywoływać pewne stany, takie jak odwaga, śmiałość, zaufanie do siebie, jak nieustępliwość, jak wytrwałość. Czyli te cechy takie, które pozwalają nam uruchomić nasze talenty i umiejętności po to, żeby grać na swoim najwyższym poziomie. Uczymy się też, no co robić, jak pojawia się lęk. Lęk przed odpowiedzialnością na przykład za wynik drużyny. No bo jestem liderem drużyny, gram na numerze 1. Jak przegram dwie gry, to prawdopodobnie moja drużyna też przegra. Pojawia się lęk przed przegraną też w turnieju indywidualnym też. No co powiedzą koledzy, co powiedzą rodzice, co powiedzą trenerzy, a czy będą mnie chcieli jeszcze w klubie czy w drużynie. A pojawiają się na przykład lęki związane z tym, że wygrałem zawody. No to wszyscy by chcieli, żebym jeszcze raz wygrał, jeszcze raz bym wygrała, a to nie takie proste przecież i tak się tego, i co to będzie, z takimi okolicznościami też, w takich okolicznościach te negatywne emocje też się pojawiają. Więc w sporcie, jak chcemy robić dobrze sport, a my chcemy robić dobrze sport, to mamy być kompetentni w tym, żeby pomagać, nauczyć się tym naszym podopiecznym i starszym i młodszym, co mają robić gdy. Co robić, gdy jestem tak już zadowolony, szczęśliwy, że w euforii w ogóle nie jestem uważny, skupiony, czujny, bum, 0-3. Następna gra. To też się zdarza. No to co mam robić, gdy? Jestem, tracę uwagę, tracę czujność i po prostu jestem cały w skowronkach. Albo cała w skowronkach. A co mam zrobić, gdy, że czeka mnie gra, czekają mnie zawody i no już się obawiam, już nie mogę spać, już mam jakieś obawy, jakąś niepewność, co to będzie, a jak przegram? Też nauczyć się, no co wtedy? Jak mam nauczyć się tego, co mam zrobić, żeby poczuć się, no będzie dobrze. No zresztą będzie, co będzie. No ale co mam zrobić? No mam się rozgrzać, rano mam wstać, mam zjeść śniadanie, tak? Mam iść na salę odpowiednio wcześniej godziny, no rozgrzać się odpowiednio, czyli odpowiednie ćwiczenia, które przygotowują ciało. Mam się skoncentrować na rozgrzewce, żeby tak z uwagą, dokładnością się rozgrzewać, a potem podejść się po prostu grać. No to wskazówek słuchać trenera i po prostu grać, no wiemy co będzie, nie? Z takim pełnym zaufaniem do siebie, że wszystko co mnie czeka przed grą, to wszystko to przetrenowałem podczas treningu, nie spotka mnie nic nowego i mam po prostu się zaangażować w grę na 100%, skupić uwagę i walczyć o każdy punkt. I nieważne co będzie, no będzie coś tam będzie, no wygram, przegram, coś tam będzie, ale potem wracam po zawodach w poniedziałek do klubu na salę i podejmuję trening. I nikt mnie, wiem, że mnie nikt nie skrytykuje, nikt się nie będzie ze mnie śmiał, nikt sobie nie będzie za mnie drwił. Po prostu porozmawiam z trenerem, co się wydarzyło, co wchodziło, co nie wchodziło. Aha, no to na czym się teraz skupimy na treningu w pierwszej kolejności, co w drugiej. Więc
Więc to jest też pewien taki proces, pewna metoda takiego takiej stałej relacji kontaktu z zawodniczkiem, zawodniczką i zawodnikiem, żeby się czuli bezpiecznie też. To wtedy ten stres jest mniejszy, no bo czego się bać? No przegram i tak wrócę na salę, będę trenować. Wygram, to i tak wrócę na salę, będę trenować. Efekt będzie ten sam. Więc mamy zarządzanie umiejętnością zarządzania ciałem. Widzimy, że mamy emocje, czyli uczymy się tak tymi emocjami postępować z emocjami, żeby wywoływać u siebie te stany pozytywne, które nam pomagają w grze. No, z emocjami wiążą się też myśli, więc zaczynamy odkrywać, że ciągle nam kołacze coś właśnie, te myśli takie, a co to będzie, a podczas gry prowadzę 7-4 w piątym secie, ojej, już tylko jeszcze 4 punkty i mogę wygrać, mogę awansować do półfinału, a zanim gra się jeszcze rozpocznie, to już jest ojeju, losowanie, tu mam 8, dobre losowanie, a potem 4, z tym nie lubię, z tą nie lubię. Czyli te myśli też powodują też i emocje, więc widzimy, że myślimy, co przeszkadza często, czyli co, jak mamy myśleć, żeby nam to pomagało. Czujemy, odczuwamy też i pozytywne, i negatywne, pomaga nam to pozytywne, więc jak wzbudzać to, co pozytywne. Czyli zobaczcie, zaczynamy uczyć się obsługi własnego ciała. To, co kiedyś mój wujek bardzo fajnie powiedział. Mówi, wiesz Tomek, kupuję telewizor, to mam instrukcję obsługi do telewizora. Kupuję lodówkę, no mam instrukcję obsługi lodówki. Ale nikt mi przez całe życie nie dał instrukcji obsługi samego siebie. Więc tenis stołowy i sport robiony w odpowiedni sposób to jest takie uczenie się instrukcji obsługi samego siebie i to jest ten plan, moim zdaniem, ten cel nadrzędny, który stoi wyżej niż odbijanie piłeczki w tenisie stołowym, czy kopanie piłki, czy odbijanie w siatkówce, rzucanie do kosza i inne sporty. Umiejętność zarządzania swoimi talentami, z sobą w ogóle, to jest jeden z najważniejszych celów robienia sportu, według mnie. Do tego potrzebne są rzeczy. A jak tak dzisiaj patrzę i obserwuję, to nie jest to chyba jeden z czynników takich najbardziej pozytywnie nastrajających do właśnie robienia sportu dobrze. Co trener o tym myśli? Jak przekonać tych młodych jeszcze może zawodników, byłych zawodników do tego, że warto robić właśnie sport dobrze, bo myślę, że tutaj też mamy jeszcze sporo do zrobienia. Nie wiem, tak jak się zastanawiam, ja nie mam ambicji, żeby kogokolwiek przekonywać, jakoś pod tym względem nie mam takich aspiracji. Zastanawiam się najczęściej co ja powinienem zrobić. I to, co przed chwilą też tak jak opowiadałem, to jak robić sport, to jest dla mnie ogromne też wyzwanie i ja popełniam też, łapię się na tym, że też się czasami rozemocjonuję na zawodach czy podczas meczu i gdzieś tam powiem jakieś słowo za dużo. Gdzieś mi się tam wymsknie w emocjach, no i potem myślę sobie, no i po co? Pomogło w czymś, coś co wniosło w ogóle, no nic nie wniosło, nie? A przecież pracuję z chłopakiem ileś lat i dobrze się rozumiemy i się szanujemy, mamy wobec siebie dużo takiej życzliwości, no i po co? To pomyśl najpierw człowieku, weź się odpręż, oddychaj głęboko, zanim coś powiesz, pomyśl. Najpierw dojdź do ładu ze sobą, się odpręż, zrelaksuj się, a potem dopiero mów, a nie, bo już słowa rzuconego się nie cofnie. Więc myślę, że to ja od wielu lat pracuję z Jerzym Grycanem, wybitnym polskim trenerem i on powtarza na każdym szkoleniu to jak mantrę. No, trzeba pracować nad sobą, więc ja nie mam ambicji i do czegoś innych przekonywać, ale chciałbym no cały czas też przede wszystkim sam w taki sposób nad sobą pracować, żeby tych takich prostych błędów już nie robić, na przykład polegających na tym, że coś palnę i potem już nie mogę tego wrócić, nie mogę tego cofnąć. A kiedy Tomasz Radzimski podjął decyzję, że albo poczuł w ogóle w sobie, że tak, chce być trenerem, że chce iść tą drogą, chce się rozwijać, chce nad sobą pracować i pomagać innym? Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej,
I chyba coś mamy w tej kulturze rodzinnej, gdzie przez całe dzieciństwo przyglądałem się, jak moja mama jest nauczycielem matematyki, babcia jest nauczycielem matematyki, też była, już nie żyje, była też dyrektorem szkoły. Obserwowałem też i mamę, z którą miałem lekcje, i babcię, z którą miałem lekcje, ciocia moja była już emerytowaną nauczycielem historii, z nią również miałem lekcje. Obserwowałem mamę i babcię przygotowującą zadania z matematyki na sprawdziany dla uczniów. Jak skupione, w ogóle nie widzące nic, jak chodziłem w jedną, drugą stronę, bo mieliśmy małe mieszkanie, więc w ogóle mnie nie widziały. Tak były zajęte tym układaniem zadań i tym analizowaniem tego, co się dzieje, jakby mnie nie było w ogóle. Nie? Więc to mam ten obraz takiego ogromnego zaangażowania mamy i babci w pracę, w przygotowanie sprawdzianu dla dzieci. I to ciocia również była takim nauczycielem z zaangażowaniem. Po prostu w mojej rodzinie osoby są zaangażowane w pracę. Mój ojciec był fanem sportu od młodzieńczych lat, potem studiował na WF-ie w Gorzowie, musiał studia przerwać, pójść do pracy. Ale i to było, ten sport był również dla niego czymś niezwykle ważnym. Uprawiał sport przez całą swoją, dopóki był aktywny. Potem też jeździł ze mną na zawody po całym kraju. Potem jak Miłosz zaczął grać, to jeździł z wnukiem swoim na zawody też i pilnował, żeby wnuk miał jedzenie i picie, bo Miłosz, dziadek, głodny jestem, 3 minuty przed grą. Nie? No i dziadek miał niezwykle odpowiedzialne zadanie wtedy i spisał się świetnie, więc myślę, że wracając do tej tradycji nauczycielskiej, to ja po prostu to widziałem na co dzień. I coś chyba też, coś takiego we mnie jest, że coś mnie ciągnie do tego, żeby no też podzielić się z tym, co umiem i co wiem, z innymi, z młodszymi, z następną generacją. A to, że mogę sobie poradzić też w zawodzie trenera, to zacząłem odkrywać, jak na przykład pan Józef Jagiełowicz, jak miałem 20, nie wiem, 5 lat, byłem jeszcze zawodnikiem, podczas któregoś obozu letniego powiedział do mnie, pojedziesz z całą grupą ośrodka w Żonkowie, pojedziesz na wóz i ty będziesz prowadził wszystkie zajęcia. Ja nie mogę z jakichś tam powodów. No to pierwszy raz ktoś mnie postawił w takiej sytuacji z taką zupełną pewnością, pojedziesz, zrobisz, poradzisz sobie, wiesz co robić. No i pojechałem z grupą kilkunastu osób i myślę, że mieliśmy bardzo udany, dobry obóz, taki, gdzie łączyliśmy ćwiczenia rozwijające siłę i wytrzymałość. I poczułem wtedy też, zobaczyłem, że potrafię coś robić samodzielnie, potrafię zapanować nad grupą, zorganizować trening. Ten trening jest zrobiony w taki sposób, że się osoby, które ćwiczą, się angażują, więc wyszło to dobrze. No i też pracowałem jako zawodnik, jako trener, miałem pewne obowiązki trenerskie już w Dżonkowie, który mnie na tym zadaniem, to zadanie mi powierzył pan Józef Jagiełowicz. Mieliśmy razem wspólnie szkolić całą grupę juniorów, wtedy Krzysiek Stamirowski, Jacek Nowokuński, Daniel Górak, to była ta grupa. No i zobaczyłem, że mam pewne umiejętności, pewne kompetencje sportowe, no i potrafię też w taki sposób je przekazać, że ci, którzy z którymi pracują, no wiedzą, o co chodzi, rozumieją, co mają zrobić, jak mają zrobić, angażują się, ćwiczą i że to przynosi efekty, czyli są postępy. No to był kolejny taki krok, że mówiący o tym, wskazujący na to, że mógłbym się do tego nadawać. Potem też w tym czasie też bardzo intensywnie się uczyłem. Szukałem w ogóle źródeł tego, jakby podnieść swój warsztat taki szkoleniowy, jak samemu jako trener robić trening, który był znacznie lepszy niż to, co ja sam ćwiczyłem, to jak ja ćwiczyłem. No więc zacząłem i tak za każdym razem, jak do Dżonkowa przyjeżdżał i Lucek Błaszczyk, i Tomek Krzeszewski, i Michał Dziubański, Piotrek Szafranek, ci, co na stale mieszkali w Niemczech i tam trenowali, to wypytywałem ich o po prostu wszystko, co tylko
o co tylko mogłem. A jak ci trenują, a jak ci trenują, a jak tam było też dużo chińskich zawodników i chińskich trenerów, no to a jak oni to robią, a jak oni to robią, a ile ćwiczą, a jak, a jakie ćwiczenia, a ile i tak dalej. I po prostu pytania, pytania. No i też jak, no i po prostu zobaczyłem, że też jak w tych czasach pierwszej dekady już nowego wieku, to był okres, kiedy część osób, duża część osób, które miały takie zdolności trenerskie, zawodników, którzy mieli kompetencje trenerskie, zdolności trenerskie, wyemigrowało z kraju. Więc było mało osób też, mało trenerów w kraju, którzy mogliby poprowadzić zajęcia i takie zajęcia, które miały odpowiedni poziom. I też i pomyślałem sobie, że no ja mogę robić ten trening, jeśli się tak postaram, przyłożę do tej swojej edukacji, to mogę robić trening naprawdę dobrze, a być może lepiej niż koledzy z innych klubów, z innej części kraju i mogę w tym odnosić sukcesy. Więc no tak to się toczyło, a potem przeszedłem do Grodziska i poszło dalej już. No i właśnie, w Grodzisku taki człowiek jak ty, który nie tylko kocha rozwój, ale w ogóle taktykę, wiadomo jak technicznym, taktycznym sportem jest tenis stołowy, na pewno musi odczuwać dużą przyjemność, jeśli w obecnym składzie swojego zespołu, wiadomo, masz nie tylko zawodników atakujących, ale masz też klasycznego defensora, pana Jotisa Nionisa, masz też Michała Gawlasa, młodego zawodnika, który teraz gra piórkiem. Jak dla ciebie, człowieka, który właśnie kocha te wszystkie niuanse w tenisie stołowym, daje to po pierwsze przewagę jakąś taktyczną nad innymi zespołami i jaką daje tobie przyjemność prowadzenie takiego zespołu? No, bardzo dużą przyjemność przyniosła mi współpraca z czołowymi zawodnikami, takimi jak Oksanen, jak Panos Gionis, ale i też Chen Yuk, do którego było bardzo trudno dotrzeć i tak to była ciekawa przygoda związana z tym, z pewną barierą taką, nie tylko językową, ale też taką i kulturową, myślę związaną z tym, że jestem osobą, której on nie zna, którego nigdy nie spotkał na sali jako zawodnika, a miałem tam 33 lata, no i mam być jego trenerem, no, w meczach Ligi Mistrzów. Ale też i z Chuan Chi-yuanem w ubiegłym roku, który dołączył do naszej drużyny Ligi Mistrzów. Panu Zgonis na przykład, jak się poznaliśmy na turnieju w Niemczech, gdzie podpisywał umowę, byłem razem tam z prezesem Schumacherem, usiedliśmy sobie potem w kawiarni i tak mnie zaczął pytać, a ile ty masz lat? A jak grałeś w tenisie stołowym? Na jakim poziomie? To od kiedy już nie trenujesz? No i tak próbował cokolwiek ode mnie wyciągnąć, ja odpowiadałem zgodnie z prawdą. No to tak właściwie po jego minie pamiętam, że uznałem, że niewiele mu to mówi. No ale jak to, ja lubię oglądać Matrixa, trzeba się poznać, najlepiej człowieka poznać w walce. Więc poznawaliśmy się po prostu w walce. Czyli moim zadaniem, jeśli chciałem sobie zjednać i zaskarbić jego zaufanie, to musiałem coś wnieść do jego gry. Więc myślę, że jednym z takich przełomów też był finał w Zielonce, jak graliśmy przeciwko drużynie z Gdańska. I ustawienie mieliśmy, był Gao Ning, Panos Gionis, Daniel Gurak. I ustawienie było takie, że on grał z Kajem, wtedy jeszcze Yoshidą, dzisiaj Konishim. I mówił mi, że i cały czas mi mówił, że Kai Konishi gra świetnie na obronę i słabo to widzi. Bo on znakomicie atakuje mocno i zmiennie i szybki jest. No dobra, no więc przeanalizowałem całą grę Konishiego na obronę i okazało się, że Konishi ma pewne
pewne schematy, w których się czuję rzeczywiście świetnie i z niektórych miejsc gra znakomicie, ale jeśli podcięcia i przebicia odbioru serwów i podcięcia są kierowane nie będę zdradzał szczegółów, konkurencja słucha, w pewne punkty, to jego ataki są lżejsze, mniej precyzyjne, w związku z tym można łatwiej podcinać i przechodzić do kontrataku. No i to była druga gra, prowadziliśmy już 1-0 po tym, jak Gaonin, przegrywając 2-0, wygrał 3-2 z Wang Yangiem. W związku z tym ta druga gra mogła dać tam prowadzenie 2-0. No i umówiliśmy się, ja mu pokazałem na wideo to wszystko. Pokazałem mu wyliczenia też, zrobiłem pewne statystyki, pokazałem mu ile wygranych akcji, ile przegranych, ile błędów, z jakich miejsc. I on to tak z zainteresowaniem przyglądał się temu, słuchał, przyglądał się, analizował. Okej, mówi, dobra, to jest dobry pomysł. Ale rozpoczyna się gra i on gra zupełnie przeciwnie, czyli gra swoją tą taką utartą taktykę, która kompletnie nie działa, przegrywa pierwszego seta, więc podchodzi po secie i tak mówię, Panos, pamiętasz o czym rozmawialiśmy i wczoraj i jeszcze dzisiaj przed grą, pamiętasz gdzie odbiór serwu, gdzie podcięcie i wtedy gdzie zmiana i jak dalej obrona kontratak? Zapomniałem. Genialne. No i jeszcze, i rzeczywiście od drugiego seta już grał zgodnie z założeniami, które przyjęliśmy. Jeszcze do połowy seta przewagę miał Konishi, ale z każdą akcją, jak już Panos poczuł, że Konishi rzeczywiście gra lżej, że ma więcej Panos czasu do tego, żeby dobrze wcinać dokładnie niżej z dolną rotacją i wyrabiają mu się też piłki, takie wolniejsze ataki do kontrataku, to zaczął coraz pewniej się czuć i to zaczęło coraz lepiej działać. Wygrał drugiego seta i wygrał potem kolejne dwa, a czwartego to chyba do dwóch czy do trzech bardzo wysoko. No i myślę, że taka gra też i ten moment jeszcze Daniel wtedy wygrał trzecią grę z Patrykiem Zatówką i wygraliśmy Mistrzostwo Polski. To tak jak ja pamiętam, to ten moment też to spowodował, że on nabrał do mnie większego zaufania. Takiego, że rzeczywiście coś w tym może być, jeśli ja się analizuję gry, zastanawiam się nad czymś i coś proponuję, to coś w tym może być. Nawet do tego stopnia, że potem jak jeździł na turnieje międzynarodowe, dzwonił do mnie albo wysłał mi wiadomość, Tomasz, gram z tym i z tym, jaka taktyka? I to była dla mnie satysfakcja, bo przecież miał obok trenera, którego bardzo szanuję i do którego ma ogromne zaufanie, z którym wspólnie przygotowują taktykę, a jednak też pisał do mnie, co ja o tym myślę i potem z trenerem włączał to jeszcze do tych ich rozważań ze swoim trenerem kadry, więc to było dla mnie bardzo takie miłe. No a kolejna rzecz, też taka dla mnie miła, to jak się poznaliśmy z Chuan Chi-Yuanem w ubiegłym roku i też właściwie w walce, bo 4 czy 5 dni tylko mogliśmy wspólnie potrenować i poćwiczyć, spędzić wspólny czas podczas treningów przed pierwszym meczem. No i też zaproponowałem mu pewną taktykę przeciwko swojemu koledze Lin Junzhu, z którym grał pierwszy pojedynek. Wygrał tą grę w złotym secie, chyba 6-5 w piątym secie. I chociaż występ miał nieudany, bo przegrał chyba 3 gry w tych całych rozgrywkach, które mieliśmy w rodzisku grupowych, ale też na koniec mi powiedział, że bardzo mu się miło ze mną współpracowało i że to było fantastyczne i bardzo ciekawe, że można ze mną pogadać rzeczowo o tenisie stołowym. Rzeczowo można pogadać. Ładnie więc mówię, w ustach Chińczyka z Tajwanu uznałem to jako komplement. No i myślę, że to właśnie ta współpraca z zawodnikami, z Ochem też, no to z Ochem to dużo też razem przeżyliśmy, dużo rozmawialiśmy i Och jest, bardzo lubię Ocha, bardzo go polubiłem, ponieważ to jest taki twardziel, ale niezwykle wrażliwa osoba. Jako osoba niezwykle wrażliwy, ale zdyscyplinowany, twardy i Och potrzebował takiego mentalnego wsparcia, takiego psychologicznego, takiego, żeby go upewnić,
w tym, że to, co on chce zrobić, to, co ma zrobić, rzeczywiście, że to, żeby to zrobić, żeby się nie wahać, tylko po prostu iść i działać i piłka za piłką. Ponieważ jak to człowiek inteligentny też i wrażliwy, och, miał tak, czasami takie wątpliwości, wahania i takie miał złudzenia, że jak zagra troszeczkę pasywniej, to jakoś tam się wygra. No nie. I to jest potem te nasze, też tak wspominam te nasze podsumowania po meczu, gdzie bardzo rzeczowy, taki otwarty i odważny sposób, bezpośredni, och, mówił, och, potrafił powiedzieć: prowadziłem w decydującym secie, miałem inicjatywę i oddałem tą inicjatywę w końcówce, bo myślałem, że jestem w stanie wygrać pasywną grą. No i przegrałem. Trzeba po prostu walczyć o inicjatywę i atakować do końca. Koniec, kropka. Bardzo prosto, bierze odpowiedzialność za to, co zrobił, czego nie zrobił. I to było też, taka postawa i takie słowa, to były też bardzo świetnym przykładem dla młodszych, słuchających, mniej utytułowanych kolegów, jak Daniel Górak, Robert Floras i Paweł Fertikowski. No to była świetna lekcja. A skoro zaczęliśmy rozmowę o Awiatach, to chciałam zapytać jeszcze z perspektywy trenera, jak to dzisiaj wygląda. Czy my mamy dzisiaj jakieś wzorce, za którymi możemy podążać, które możemy chcieć naśladować? Czy to jest zupełnie tak, że tworzyć zupełnie coś swojego, coś innego? Mam na myśli, dokąd dzisiaj zmierza tenis stołowy, tak naprawdę ten profesjonalny tenis stołowy. Świetne pytanie, dokąd zmierza. To też Jerzy Grycan zrobił fantastyczną, wykonał fantastyczną pracę w ostatnich latach, analizując kilka ostatnich dekad tenisa stołowego, jak się tenis stołowy rozwijał. Czym się wygrywało 30 lat temu, czym się wygrywa dzisiaj. No, Lisiał Dunk, jak u nas był, to mówił, że tenis stołowy to jest kombinacja szybkości, siły i rotacji, jeśli chodzi o samą grę w tenisa stołowego. I w zależności od tego, co dominuje w danym, u danej osoby, to tak określamy typ i styl gry. Czy gra oparta jest bardziej na rotacji, tak jak u pana Sagionisa, który bardzo mocno podcina piłkę z bardzo dużą dolną rotacją, a potem na przykład gra topspin z dużą górną rotacją i używa siły, grając kończący atak, czyli mamy typowy styl gry oparty na rotacji i sile. Czy też mamy styl gry jak Van Zengie, który gra z małą rotacją, ale głównie opiera grę na szybkości i dodając nieco siły, na przykład w smaczach forehandowych, i operuje szybkością i zmiennością rytmu i miejsca, czyli już tymi zasadami taktycznymi świetnie operuje, ale głównie jego, ta kombinacja szybkości, siły i rotacji, to dominuje szybkość. Czyli u Panosa dominuje siła i rotacja, u Wandziego szybkość. No i jeśli analizujemy poszczególnych zawodników, czy to europejskich czołowych zawodników, czy to z Azji, to widzimy, że u każdego z nich można zauważyć właśnie pewien indywidualny styl gry oparty na kombinacji szybkości, siły i rotacji. I ta kombinacja tych trzech składowych jest uzależniona od ich talentów. I teraz, jeśli pytasz, Natalio, o to, jakie wzorce, no to dla mnie wzorcem są mistrzowie świata w danych typach i stylach gry. Czyli jeśli na przykład pracuję z obrońcą, no to pewnym takim wzorcem jest Juuse Hyo, który był wicemistrzem świata. Dlatego, że w porównaniu do Panosa Gionisa, Juuse Hyo miał na wyższym poziomie podcięcie backhandem, miał jeszcze lepszą pracę nóg w ataku i kontrataku forehandem, ale miał, Panos ma o wiele lepsze przebicie, o wiele lepszy serwis na przykład i atak trzeciej piłki. I na przykład, jak Jerzy Grycan robił analizę meczu Malonga z Juuse Hyukiem oraz Malonga z Panosem Gionisem, to te statystyki pokazały, że Juuse Hyuk potrafił wygrać 50% akcji, grając podcięcie przeciwko topspinowi Malonga, a Panos Gionis 0%, ani jednej akcji. No to już wskazuje, że tym modelem, to jak ma grać współczesny teraz obrońca 2023, to podcinać ma bardziej tak jak Juuse Hyo, niż z tą jakością niż pan z Gionis. Ale już serwis, atak trzeciej piłki,
No to bierzemy od Panosa. Bardzo dobra rotacja serwu, zmienność miejsca, zmienność rotacji i silny atak, nieczytelny grany atak przez grany w całe 100. Więc na tym przykładzie można powiedzieć tego stylu gry, tego typu i stylu gry, można powiedzieć, że no to współczesny obrońca będzie taką mozaiką. Bierzemy najlepsze od Jusse Hyuka, bierzemy od pana Sogianisa, ale na przykład jeszcze serwis i atak trzeciej piłki, no to świetny obrońca chiński, który pokonał Lucjana Błaszczyka w 1995 roku w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Wyleciało mi teraz jego nazwisko. No to kombinacja serwy z dolną rotacją i serwy bez rotacji plus atak trzeciej piłki, no to fantastycznie, tak jak u zawodnika atakującego. Czyli bierzemy to, co od najlepszych zawodników i po prostu doskonalimy, idziemy do przodu i patrzymy jeszcze, co można by poprawić, co można by udoskonalić, biorąc te najlepsze wzorce od różnych zawodników. I to samo w ataku szybkim, w połączeniu z topspinowym, tak jak u Malonga, czy w ataku obustronnym topspinowym, tak jak u Owczarowa. No każdy typ gry i styl gry ma coś jeszcze do udoskonalenia. I tak na przykład, no jeśli patrzymy na Moregarda, czy patrzymy na Malonga, to jest ten sam styl gry, który miał Waldner. Tylko że grają po prostu jeszcze szybciej, grają jeszcze agresywniej, jeśli porównamy sobie tych zawodników lata 2015 i 2023, czyli te najlepsze lata Malonga, czy teraz Moregarda, a zobaczymy sobie finał Mistrzostw Świata Waldnera z 87, 89 czy 91 roku, czy nawet 97, no to dzisiaj ta kombinacja szybkości, grają szybciej, siły, grają może nie mocniej, bo Waldner też potrafił grać bardzo mocno, ale równie mocno, wcale nie gorzej, wcale nie lżej i z dużą rotacją, jeśli chcą, również Waldner potrafił bardzo rotacyjnie też topspin grać forehandowy, świetny, to dzisiaj wcale nie grają gorzej, a być może jeszcze jest przynajmniej równie dobrze, ale szybkość znacząco wzrosła. Do tego zmienność miejsca upadku piłki również wzrosła. W związku z tym jakość wykonania jest wyższa, ale styl gry jest ten sam. To jest dalej atak szybki backhand w porównaniu z topspinem forehandowym. Czyli czy są jakieś wzorce? Wzorcami są mistrzowie świata w danych typach i stylach gry. I dalej możemy się zastanowić, to jak możemy zrobić to lepiej. I tutaj zaczynają się schody. I tu zaczynają się schody, bo okazuje się, że żeby zrobić coś lepiej, to jeśli mamy te cztery podstawowe etapy, czysto przyjmiemy modelowo, teoretycznie, te etapy, gdzie zaczynamy szkolenie od 5 czy 6 roku życia i są pierwsze 3 lata, nazywamy to wstępnym szkoleniem, potem 8, 12 czy 9, 12 to jest to szkolenie podstawowe, czyli zahaczamy o ten złoty wiek, czyli ten wiek dziecka doskonałego, gdzie dziecko się świetnie uczy wszystkich złożonych, całego złożonego ruchu, czyli całej techniki. Potem ten okres 13, 16 i 17-20, to na każdym z tych etapie trzeba znacząco podnieść poprzeczkę jakościową treningu. Czyli jeśli coś zawalimy, zrobimy źle w tym pierwszym, na tym pierwszym etapie, w pierwszych 3 latach, będziemy musieli tracić czas potem, żeby nadrobić na kolejnym etapie. No Azjaci tego nie robią. Bardzo wysoko poprzeczka już jest w pierwszych 3 latach postawiona. To są naprawdę wysokie umiejętności w pierwszych 3 latach szkolenia, bo widzimy to, obserwujemy też trening dzieci w Chinach. Potem już na jakim poziomie grają 12-latkowie, no to widzieliśmy na przykład Harimoto, który miał 12 lat i Lundqvista ograł w Szwecji, zawodnika, który był 40 czy 50 na liście światowej, to przyjeżdża taki malutki 12-latek i 11-latek wtedy i go ogrywa. Nie? No, najpierw Omara, Sara Omara ogrywa, a potem Lundqvista. No i szok, nie? Dochodzi do finału, gdzie przegrał dopiero z Chińczykiem. A 14 lat miał, wszedł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, wygrał Mistrzostwo Japonii, pokonując Mizutaniego. No 14-latek, no to kadet, nie? Kadet. No to w takim razie można sobie tylko wyobrazić, kiedy i jak on zrobił ten pierwszy etap, ten drugi etap, gdzie on już na tym trzecim etapie już jest na poziomie graczołówki świata. Bez ustępcy na Mistrzostwach Świata. Nie? No to jak ważne jest szkolenie na odpowiednim poziomie na każdym etapie. Jeśli coś zepsujemy, czegoś nie dopilnujemy, to potem ten okres dochodzenia do wysokiego światowego poziomu znacząco się wydłuża
A czasami, jeśli narobimy szkód, jest już niemożliwy do osiągnięcia. Czyli wzorce to oznacza, że potrzebujemy w Polsce mieć jak najszerszą grupę trenerów, która doskonale rozumie, jakie są wymagania dotyczące pierwszego etapu szkolenia wstępnego. Jakie mają być efekty tego szkolenia po 3 latach. Potem, jakie są wymagania drugiego etapu podstawowego, jakie mają być efekty. I mamy te efekty sprawdzać i patrzeć, no osiągnęliśmy czy nie osiągnęliśmy. Następna generacja powinna być szkolona coraz lepiej. No i myślę, że to ciągle u nas się tak trochę waha. W pewnych generacjach, w pewnych latach robimy coś lepiej, możemy się cieszyć pewnymi sukcesami, tak jak teraz naszych kadr młodzieżowych, ale czy będziemy potrafili wypracować następną generację zawodniczek i zawodników, którzy będą lepsi od tych, to już nie jestem tego taki pewien. To już trzeba, byśmy musieli się tak trochę wszyscy szerzej zastanowić, pochylić nad tym. No rozmawiamy w Radzie Trenerów nad tym i mamy co do tego wątpliwości. No to pokazuje, że coś jest do zrobienia, że coś przeoczyliśmy, coś jest do zrobienia, coś jest na przykład powinniśmy też środowisko do czegoś troszeczkę, nikt nie lubi tego słowa, ale przymusić regulacjami. Mobilizować. Na przykład, mobilizować pewnymi regulacjami też. Tutaj trwają spory, czy powinniśmy, czy przymus, to jest takie to nieładne określenie. No mobilizowanie świetne, no to bardziej mi się podoba, może to się bardziej przyjmie. No więc to jest według mnie droga do udoskonalenia gry w tenisa stołowego polskich zawodniczek i zawodników. W takim ogólnym zarysie, bo chyba nie chodzi o to, żeby wchodzić już w szczegóły. No właśnie, no to chyba... Myślę, że jesteśmy na tym etapie, że będziemy kończyć naszą rozmowę, ale takim akcentem myślę, że nawet nawiązując do odpowiedzi twojej na ostatnie pytanie, czego sobie życzysz w kontekście twojej kariery trenerskiej i polskiemu tenisowi stołowemu generalnie? Mobilizacji. Życzę sobie mobilizacji, tak, to jest świetne życzenie. Życzę sobie, żebyśmy przyjęli te sukcesy, które osiągnęliśmy w ostatnich latach w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych, jako nie metę, tylko jako punkt wyjścia do kolejnego skoku, do kolejnego kroku. I żebyśmy się tym nie wpadali w euforię, nie zachłysnęli, tylko przyjęli na to pewien fakt, ale przyjęli też również przyjęli ten fakt też, że droga do mistrzostwa sportowego na poziomie seniorskim jest daleka. I że teraz decyduje się o tym, czy przygotujemy warunki dla tych medalistów, złotych medalistów Mistrzostw Europy i medalistów Mistrzostw Świata w kategoriach do 15 lat i do 19. Przygotujemy im dzisiaj warunki do tego, żeby rozwinęli swój potencjał, albo będziemy sobie popijać kawkę, stukać się tam szklaneczkami z piwkiem i się cieszyć z sukcesów i przeoczymy, nie przygotujemy warunków i oni nie rozwiną swojego potencjału. To jest coś, na czym ja ostatnio bardzo dużo myślę i czasami nie śpię. Więc życzyłbym sobie takiego odcięcia już tego, co było. Zrobiliśmy pewną świetną pracę w wielu klubach i wielu ośrodkach, ale teraz trzeba się zmobilizować, tak, Natalia, jak ty mówisz, do tego, żeby stworzyć warunki do tego, żeby rozwinęli swój talent i potencjał na poziom światowy. Tego bym życzył i sobie, i wszystkim, którzy się angażują w tenis stołowy w Polsce. Tomku, panie trenerze, bo w dwóch formach dzisiaj się zwracaliśmy do ciebie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to, że byłeś z nami, za skorzystanie z tego zaproszenia do pokoju stołowego. Formalnie powiedzmy, gościem 5. odcinka pokoju stołowego był trener Dartomu Bogoli Grodzisk Mazowiecki, Tomasz Redziński. Dziękujemy serdecznie za uwagę, a dziękuję. Natalia Bąk i Marcin Cisowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.